Poglądy i osądy. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To właśnie. Jak będzie wyglądało to nadzorowanie, pilnowanie strategii miasta od strony praktycznej? Przypomnijmy, miasto tworzy, zamierza stworzyć strategię swojego rozwoju do 2030 roku. Pani będzie za to odpowiadała. Tak, będę za to też odpowiadała ja, ale trzeba przyznać, że będzie w to zaangażowanych wiele osób z Urzędu Miasta Opola. Rzeczywiście ten proces będzie skoordynowany na poziomie Wydziału do Spraw Europejskich i Planowania Rozwoju. Przede wszystkim taka podstawowa wytyczna dla nas jest taka, aby skonstruować ten proces w taki sposób, żeby bardzo mocno go uspołecznić. Czyli to, co pan pytał. Będziemy dbać o to, żeby organizować różnego rodzaju spotkania, na których będziemy włączać w dyskusję na temat wizji miasta w 2030, na temat tego, w jakim kierunku miasto powinno się rozwijać, jak największą grupę osób i zróżnicowaną grupę osób. Czyli zależy nam na tym, żeby popatrzeć na ten dokument, a przede wszystkim, żeby popatrzeć na to miasto przez pryzmat różnych grup e, mieszkańców. Zarówno w ujęciu takim, jeśli chodzi o wiek, czyli od najmłodszych do najstarszych, a także jeśli chodzi o określone branże i obszary życia miasta. Czyli Życie... rozumiem, że <laughs> słowo, że na przykład robicie dziś, czy jutro, czy pojutrze zebranie dla seniorów i przychodzi 40 emerytów i wyspisujecie ich pomysły, bolączki, pretensje lub już już powiem akurat jeśli chodzi o taką, taki program mhm. polityki senioralnej, on został już przyjęty w zeszłym roku pod koniec. Ja tych seniorów ale... podam jako tak, przykład. A już, za tydzień robicie mówię. spotkanie, nie dokładnie, wiem, ze studentami. Dokładnie tak jak pan redaktor mówi. Dzisiaj spotykamy się z grupą senioralną i rozmawiamy o tym, co dla tej grupy jest ważne. I dzięki temu mamy możliwość jakby zderzenia różnych interesów, różnych grup mhm. społecznych w mieście. A strategia to sztuka wyboru, więc ten ostateczny etap to właśnie mądre spisanie tego wszystkiego. Dokonanie pewnego wyboru, w jakim kierunku miasto powinno pójść. A, a czy te interesy różnych grup, skoro pani mówi, że trzeba je pogodzić, czy rzeczywiście one są sprzeczne, czy interes na przykład grupy senioralnej jest w jakiś sposób sprzeczny z interesem grupy, nie wiem, młodych menadżerów lub, lub studentów i ci i ci chcą? Myślę, że nie. Każdy oczekuje ciekawej oferty dobrego od miasta. miasta i dobrego miasta. Każdy patrzy na jakość życia, na to, żeby tutaj dobrze się żyło, żeby była oferta i rynku pracy, i oferta spędzania. Czasu wolnego, czy rozwijania własnej działalności gospodarczej. I właśnie na takich elementach strategia będzie się skupiała. I ten proces będzie polegał na tym, żeby włączać te osoby w budowanie tego dokumentu. Nie chodzi o to, żeby go tylko napisać. Chodzi o to, żeby zbudować wizję rozwoju miasta, żeby spróbować przedyskutować, w jakim kierunku to miasto się powinno rozwijać, aby wykorzystać potencjały, które dzisiaj niewątpliwie ma. No dobrze, zbierzecie. Ileś tam postulatów kilkadziesiąt powiedzmy i kto dokona ich selekcji i oceny ich realności? Powiem no bo tak. ktoś powie tak jak prezydent mówił, że wybudujmy tutaj drugą wieżę Eiffla. Po co i za co? Oczywiście zbierzemy te wszystkie pomysły, postaramy się je włożyć w taką konstrukcję, jaką ma dokument strategiczny. Tutaj będziemy też wspierali się ekspertami, osobami, które zajmują się polityką rozwoju, polityką regionalną. Jeszcze trwają uzgodnienia z tymi ekspertami, na pewno poinformujemy, jakie to będą osoby. I pierwszy projekt takiego dokumentu, czyli ten, który będzie uwzględniał te wszystkie może nie wszystkie, ale będzie w jakiś sposób konsumował te propozycję. zostanie upubliczniony w ramach takich szeroko rozumianych już formalnych konsultacji społecznych. Czyli on będzie sobie wisiał na stronie, my będziemy, przygotujemy kilka spotkań, opowiemy o tym dokumencie i każdy z mieszkańców, czy osób zainteresowanych będzie miał możliwość zgłoszenia uwag do tego dokumentu. Potem czy, przygotujemy raport z konsultacji. Czy... Yy... Ta możliwość kontaktu z obywatelami miasta będzie tylko taka osobista, bezpośrednia w formie spotkań, czy będziecie także rozsyłali i zachęcali do udziału w jakichś ankietach, badaniach, w jakichś opisowych rzeczach? Już powiedz. Chodźmy na przykład do wyrażania swoich opinii na w mediach społecznościowych. Ja myślę, że w mediach społecznościowych już to się zadziało, bo po wczorajszej konferencji prasowej też pewien odzaw już na, w mediach społecznościowych jest. Ludzie wrzucają pomysły, tak? E, zróbcie tak, to, już, zróbcie tamto. Już już pojawia, pojawia się kilka pomysłów, ale też proszę zauważyć, że zależy nam na tym, żeby się komunikować zarówno podczas takich bezpośrednich spotkań, jak i drogą internetową, jak i zachęcamy do różnego rodzaju korespondencji. Spotkań, konferencji, będziemy realizować też takie badanie jakościowe, zapytamy mieszkańców, plus wywiady grupy fokusowe, już takie szeroko rozumiane, wdrażane narzędzia związane z taką działalnością analityczną i badawczą. Pani wspomniała tutaj o grupie ekspertów, których nazwisk jeszcze nie znamy. Należy rozumieć, że nie tylko. Mieszkańcy będą tymi ekspertami, mm -hmm, tak. których Ratusz powoła do, do, do tworzenia strategii, ale także osoby już rzeczywiście fachowo do tego tak. przygotowane. Tak. Jeżeli nie znamy nazwisk, to przynajmniej jakie branże będą reprezentowały. Już powiem, e, e, będą powołane takie tematyczne grupy robocze, będzie ich e, około 10. E, będą to grupy, które będą dotyczyły i obywatelskiego pola, i infrastruktury, ścieżek rowerowych, dróg. Inwestycji, rynku pracy, kultury, sportu, polityki społecznej, rodziny, promocji. I w ramach tych grup to są, powstaną takie tematyczne grupy robocze. Będziemy zapraszać ekspertów, to będą mniejsze grupy, w ramach których będziemy właśnie dyskutować w ramach poszczególnych obszarów. Mam tutaj właśnie wypisane te tematyczne grupy robocze. W drugiej części zapytam o kilka tych punktów. A teraz jeszcze takie dość ważne pytanie, bo powiedziała Pani, że użyła Pani tutaj takiego sformułowania konstrukcja dokumentu że stworzycie pewną konstrukcję dokumentu. Takie strategie to się na ogół kojarzą z opasłymi tomami na 200-300 stron, w których jest więcej waty słownej niż konkretów. To są dokumenty, których nikt później nie czyta. Czy, czy nie obawiacie się, że to wszystko pójdzie w tą stronę? Albo inaczej, czy macie pomysł, jak temu zaradzić? Czy macie pomysł na to, żeby to było zwięzłe, konkretne, żeby ktoś czytając powiedział, o, rozumiem, i kibicuje. Właśnie, bardzo się cieszę, że pan redaktor zadał to pytanie. Tutaj kolejne wyzwanie przed miastem, bo chcemy w taki sposób przygotować ten dokument, żeby odejść właśnie od takich wielostronicowych, grubych dokumentów, napisanych językiem urzędniczym. Zależy nam na tym, żeby ten dokument był bardzo nowoczesny w formie, ale ambitny w celach. Czyli krótszy, komunikatywny, atrakcyjny pod względem graficznym, przeanalizowaliśmy też, jak wyglądają takie strategie. W Atrakcyjny w pod nowoczes... względem graficznym, to może w formie komiksu zróbmy, będziemy zupełnie najbardziej nowocześni na świecie. No tutaj bałabym się pójść aż tak daleko, ale poszukamy tak dobrej, atrakcyjnej formy, żeby tym dokumentem moglibyśmy się chwalić nie tylko wśród mieszkańców, ale podczas, grup... podczas spotkań biznesowych, pojazdów zagranicznych, taka... tak, oczywiście. O, obywatelski wiem. postulat z przymurzeniem Oka. Dobrze, dziękuję, przyjęłam. Proszę Pani, w drugiej części rozmowy porozmawiamy już o konkretnych obszarach grup roboczych. Zapraszam do Radio Opole 2 oraz do internetu. Dziękuję. Wciąż rozmawiamy z Panią Iwoną Mąkolską-Frankowską, naczelnikiem Wydziału do Spraw Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opole. Rozmawiamy o strategii na rok 2030. Dlaczego tak daleko sięgacie w przyszłość? Szanowni Państwo, już dzisiaj mamy rok 2018. Obecnie obowiązująca strategia jest do 2020 roku, więc ten horyzont do 2030 wcale nie jest taki długi. Strategia to dokument długookresowy, czyli e, wieloletni. E, jeżeli postawimy sobie ambitne cele, to też będziemy potrzebowali więcej czasu, żeby je zrealizować. E, pod warunkiem, że ta ekipa ciągle będzie przy władzy. Jak pani sądzi, czy jeżeli dojdzie do zmiany władzy, zmiany pewnych, nie wiem, jakiejś orientacji y, 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 politycznej w Opolu, czy ta strategia ma szansę być realizowana, ta strategia, która dopiero powstanie? Szanowni państwo, strategie rozwoju miasta przyjmują radni na Radzie Miasta, czyli to jest dokument, który zostaje przyjęty uchwałą Rady Miasta. Więc tak naprawdę przyjmują go wszyscy radni i jest on potem systematycznie realizowany. Obecnie obowiązująca strategia również została przyjęta w 2012 roku, i co roku e, sprawozdawaliśmy na sesji Rady Miasta stopień realizacji tego dokumentu. I w przypadku takich dokumentów wydaje się, że. Procedura będzie taka sama. On zostanie przyjęty przez Radę Miasta i potem systematycznie będzie monitorowany. Zawsze go można też zaktualizować, prawda? Ale zakłada się jego przyjęcie przez e, Radę mhm. i systematyczne realizowanie. A właśnie, jak mocno strategia zobowiązuje radnych do realizowania jej? Czy jest to coś w rodzaju, nie wiem, konstytucji albo takiego kontraktu? Jest to dokument strategiczny, czyli. E, kiedy radni Czyli można go tego stosować, typu, ale nie typu, trzeba? Nie. Kiedy przyjmujemy tego typu dokumenty, to godzimy się na określone kierunki rozwoju nie. miasta. Czyli godzimy się potem też, że radni będą podejmowali określone decyzje, jeśli chodzi o inwestycje. O... A szczegółowo, jak to zrobimy, będzie już wynikało z decyzji, które no, będą się ucierały tak. zapewne na Radzie tak. Miasta. Szanowna Pani Naczelnik, ja mam tutaj ten 10 tematycznych grup roboczych dotyczących strategii, nie będę ich tutaj odczytywał, ale są dwa punkty, które, które chciałbym, żebyśmy jeszcze w tej rozmowie przedyskutowali. Obywatelskie opole jako pierwszy obszar działania, rozumiem, skoro pierwszy to także najważniejszy, na czym ma polegać obywatelskie opole? Jak to będzie zapisane w strategii i jak my, Opolanie, mamy to rozumieć? Już dzisiaj e, wiemy, że obywatelskie opole jest bardzo ważne. Stąd powołanie takiej grupy tematycznej, więc w ramach tej grupy będzie toczyła się dyskusja, w jaki sposób budować właśnie obywatelskość Opola. Już dzisiaj wdrożone zostały pewne narzędzia czy budżetu obywatelskiego dające większą możliwość partycypacji mieszkańcom e, w to, aby kreować ten rozwój miasta. Chodzi o to, żeby w jak największej formie i w jak największym zakresie angażować mieszkańców w życie miasta. Ale angażować ich, zapraszając ich na przykład do korzystania z oferty kulturalnej, zapraszając ich na imprezy, festyny, zawody sportowe, czy, czy także do decydowania o pewnych do sprawach miasta? Do konsultować z nimi określone, tak jak w w przypadku strategii. To obywatelskość wyraża się między innymi na tym, że sam proces budowania nawet tego dokumentu mhm. chcemy zrobić w sposób obywatelski, czyli włączający mieszkańców, tak? Nie, nie zrobimy no go... Tak, mówiliśmy, że będą spotkania, tak. ankiety. właśnie tak się buduje obywatelskość, włącza. Nawet to, co się dzieje, jeśli chodzi o Miasto Opole. Miasto Opole jest podzielone na te jednostki pomocnicze dzielnice. I tak naprawdę to też jest pewien przejaw obywatelskości, prawda? Powstały rady dzielnic, one mają swoje budżety, mają możliwość współdecydowania. I chodzi o to, żeby właśnie takie opole było, żeby w tym Te kierunku rady się rzeczywiście rozwijały. mają. Mają co do powiedzenia, mają co do zadecydowania? No oczywiście, bo mają te rady. Spory kawałek władzy. Znają e, swoje miejsca, mają określone budżety, e, widzą, co się w tych ich małych społecznościach dzieje i w ten sposób się właśnie to obywatelsko wybuduje. Ale nie zapominajmy, że strategia to dokument strategiczny, czyli mówiący o tym, jaka ma być wizja miasta w 2030. Czyli e, ta, to jest taka sztuka dokonania mądrych wyborów i podejmowania też ambitnych e, decyzji i e, kreowania i wyznaczania sobie mądrych i odwrotnych. Ważnych celów na przyszłość. A dziesiąty z kolei punkt, ostatni, yy, brzmi smart administracja. Smart, czyli no, sprytna, inteligentna administracja. Yy, na czym to miałoby polegać? Dość często yy, słyszy się w Opolu takie opinie, że yy, każda władza właściwie rozbudowuje administrację, zwłaszcza nowe budynki pod potrzeby tej administracji. Kiedyś przed wojną wszystko mieściło się w ratuszu. Teraz urząd się że tak powiem, rozpełza po mieście. Czy pod tym pojęciem smart administracja należy rozumieć, że urząd się skurczy i, że tak powiem, wejdzie do sieci i tam będzie wszystko płynnie, sprawnie robił? To jest... Y Pewne określenie na taką sprawność instytucjonalną, mhm. na to, żeby wychodzić też naprzeciw mieszkańcom, czyli na przykład możliwość załatwiania pewnych spraw przez internet. E, przez internet, czy umawianie się na określone wizyty, co dzisiaj już jest możliwe, jeśli chodzi o prawo jazdy, czy dowód rejestracyjny, takie wyjście naprzeciw mieszkańcowi, a też usprawnianie pewnych procesów urzędowych, tak, skracanie, usprawnianie, lepsza organizacja. Dziękuję Pani za rozmowę. Naszym gościem była Pani Iwona Monkolska-Frankowska, naczelnik Wydziału Spraw Europejskich i Planowania Rozwoju. Rozmawialiśmy o strategii dla Opola, która będzie wkrótce tworzona. Dziękuję. Serdecznie dziękuję Państwu. Poglądy i osądy.